Rozdział pierwszy. Puddleby. Dawno, bardzo dawno temu, w czasach, gdy nasi dziadkowie byli jeszcze małymi dziećmi, żył doktor, który nazywał się Doolittle. Jan Dulitl Dr Med. Dr Med to znaczy, że był to prawdziwy doktor i że umiał bardzo dużo. Mieszkał w Anglii, w małym miasteczku Puddleby nad rzeką Marsz. Młodzie i starzy znali go bardzo dobrze, a kiedy szedł ulicą w swym wysokim cylindrze, szeptano: idzie doktor. O, to mądry człowiek! A wszystkie dzieci i psy biegły za nim i towarzyszyły mu. Nawet wrony gnieżdżące się na kościelnej wieży krakały i kiwały głowami. Do mi jego Stał na krańcu miasta i był bardzo mały, ale ogród przed domem był bardzo wielki. Miał rozległy trawnik i ławki z kamienia, zwieszające się nad nimi płaczące wieżby. Siostra doktora, Sara Dulitl, prowadziła mu gospodarstwo. Ogrodem jednak zajmował się doktor sam. Doktor kochał bardzo zwierzęta i miał wśród nich. Wielu ulubieńców. Prócz złotych rybek w ogrodowej sadzawce hodował króliki w spiżarni, białe myszy w fortepianie, wiewiórkę w komorze i jeża w piwnicy. Miał także krowę i cielątko i starego kulawego konia, który liczył już 25 lat. I kury, i gołębie, i dwie owce, i jeszcze wiele innych zwierząt. Ale najbardziej lubił kaczkę dab-dab, Psa dzipa, prosiątko Gebgeb, -geb, papugę Polinezję i sowę Tutu. Siostra jego gderała często i żaliła się, że zwierzęta robią nieporządki w domu. A pewnego dnia, kiedy jakaś starsza pani, chora na reumatyzm, przyszła do doktora po poradę, zdarzyło się, że usiadła na jeżu, który zwinięty w kłębek spał na kanapie. Odtąd... Nigdy już nie przychodziła do doktora, lecz co sobota jeździła do miasteczka odległego o dziesięć mil, by tam leczyć się u innego lekarza. Wówczas siostra doktora, sara Dulittle, powiedziała: Janie, nie spodziewasz się chyba, że pacjenci będą do ciebie przychodzili, dopóki mieszkają w twoim domu te wszystkie zwierzęta. Ładny doktor, którego poczekalnia pełna jest jeży i myszy. Czwartą już osobę wypłoszyły one od nas. Pan Johnkins i proboszcz oświadczyli również, że nie chcą więcej przyjść do ciebie, choćby byli nie wiem jak chorzy. Z każdym dniem jesteśmy biedniejsi. Jeśli tak dalej pójdzie, to nikt z lepszego towarzystwa nie będzie się u ciebie leczył. Ależ ja wolę zwierzęta od lepszego towarzystwa odrzekł doktor. Jesteś śmieszny oświadczyła siostra i wyszła z pokoju. Z biegiem lat sprowadzał sobie doktor coraz to więcej i więcej zwierząt, a pacjentów przychodzących do niego po poradę miał coraz mniej i mniej, aż w końcu nie pozostał nikt, prócz kupca sprzedającego żywność dla kotów którego nie odstraszało żadne zwierzę. Ale ten kupiec nie był wcale zamożny i chorował tylko raz do roku na Boże Narodzenie, a wtedy płacił doktorowi pół szylinga za flaszkę lekarstwa. Za pół szylinga na rok niepodobna było wyżyć. Nawet wówczas, przed tylu laty. I gdyby doktor nie miał trochę zaoszczędzonych pieniędzy w skarbonce, kto wie, co by się stało. Przy tym hodował on w domu coraz więcej zwierząt, a żywność dla nich kosztowała, rozumie się, bardzo dużo pieniędzy. Oszczędności topniały coraz bardziej. Sprzedał więc doktor fortepian. Białym myszką urządził mieszkanie w szufladzie biurka. Ale i te pieniądze, jakie dostał za fortepian, rozeszły się szybko, tak że musiał wkrótce sprzedać brązowe ubranie, które nosił od święta. I tak... Z każdym dniem doktor był coraz biedniejszy i biedniejszy. Teraz, kiedy szedł ulicą w swoim wysokim cylindrze, ludzie mówili do siebie: Oto idzie Jan do Little Dr Med. Dawniej był najsławniejszym doktorem w naszej okolicy, a teraz patrzcie: Nie ma wcale pieniędzy, a pończochy jego są całe w dziurach. Ale psy, koty i dzieci jeszcze ciągle biegały za nim i towarzyszyły mu przez miasto tak samo jak niegdyś, gdy był bogaty. Mowa zwierząt. Pewnego dnia siedział doktor w kuchni i rozmawiał z kupcem, który przyszedł po poradę z powodu bólów żołądka. Dlaczego nie przestanie pan leczyć ludzi? Dlaczego nie zostanie pan raczej doktorem zwierząt? zapytał kupiec. Papuga Polinezja siedziała na oknie, patrzyła w deszcz i nuciła sobie jakąś marynarską piosenkę. Teraz przestała śpiewać i zaczęła się przysłuchiwać. Widzi pan, panie doktorze, ciągnął dalej kupiec. Pan wszystko wie o zwierzętach, o wiele więcej od jakichś weterynarzy. Książka, którą pan napisał o kotach, jest po prostu cudowna. Nie umiem wprawdzie czytać ani pisać. Gdybym umiał, napisałbym już parę książek. Ale moja żona Teodozja jest bardzo uczona. I ona przeczytała mi pańską książkę. Tak, tak. Książka jest cudowna, nie ma co mówić. Cudowna. Zupełnie jakby pan sam był kotem. Tak dobrze pan wie, co koty myślą. Niech pan posłucha. Mógłby pan zarobić dużo pieniędzy lecząc zwierzęta. Rozumie pan? Będę panu posyłał wszystkie stare kobiety, które mają chore koty lub psy. A gdyby nie dość często chorowały, mogę dodawać coś do mięsa, które dla nich sprzedaję, aby dostały boleści. O nie, odparł doktor szybko. Tego nie wolno panu czynić, to nie byłoby uczciwe. Och, nie miałem na myśli prawdziwych boleści. — Odparł kupiec. — Myślałem tylko o lekkich kurczach żołądkowych. — Ale ma pan słuszność. Nie byłoby przyzwoicie obchodzić się w ten sposób ze zwierzętami. Chorować jednak będą w każdym razie, gdyż te stare baby tuczą je zanadto. A i chłopi z okolicy, którym konie kuleją lub cielęta chorują, przeszliby również do pana. — Zostań pan doktorem zwierząt. Gdy kupiec odszedł, papuga sfrunęła z okna na stół doktora i powiedziała Ten człowiek ma zdrowy rozsądek. Oto co powinieneś naprawdę zrobić. Zostań doktorem zwierząt. Rzuć tych głupich ludzi, co nie mają dość rozumu, aby wiedzieć, że jesteś najlepszym lekarzem na świecie. Poświęć swoją wiedzę raczej zwierzętom. One się prędko na tym poznają. Zostań doktorem zwierząt. Eee, weterynarzy jest dość odparł Jan Doolittle, wystawiając doniczki z kwiatami za okno, by je deszcz pokropił. Oczywiście nie brak ich rzekła Polinezja, ale wszyscy razem niewiele są warci. Posłuchaj doktorze, powiem ci coś. Czy wiesz, że zwierzęta umieją mówić? No, wiem tylko, że papugi mówią. Rzekł doktor. O, my, papugi, znamy dwa języki mowę ludzką i mowę ptasią, odparła Polinezja dumnie. Gdy mówię Poli chce biszkopta, to rozumiesz mnie. Ale teraz posłuchaj. <tryk> o na Boga, wykrzyknął doktor. Co to ma znaczyć? To znaczy ptasiemu? czy kasza jest już gorąca. Wielki Boże, to chyba żarty. Nigdy dotąd nie mówiłaś tak do mnie, zawołał doktor. Nie miałoby to sensu, odparła Polinezja, strzepując okruszyny sucharka z lewego skrzydła. Nie zrozumiałbyś mnie przecież. Opowiedz mi o tym coś więcej, rzekł doktor podniecony. Pobiegł do kuchennego kredensu i wydobył z szuflady notesi grzeźnika i ołówek. Zaraz tylko, nie za prędko, chcę to sobie zapisać. To zajmujące, bardzo zajmujące. To coś całkiem nowego. Podyktuj mi naprzód, ptasie, abecadło, ale powoli. I w ten sposób dowiedział się doktor, że ptaki mają własny język i mogą ze sobą rozmawiać. Przez całe deszczowe popołudnie. Siedziała polinezja na kuchennym stole i uczyła doktora słówek w ptasim języku, a doktor notował je w notesie. Pod wieczór, gdy pies Jeep wbiegł do kuchni, papuga rzekła do doktora. Patrz, on mówi do ciebie. Widzę tylko, że drapie się w ucho, odparł doktor. Zwierzęta nie zawsze porozumiewają się za pomocą ruchów pyszczka. Pouczała papuga piskliwie, wznosząc brwi do góry. Rozmawiają uszami, łapami, ogonem, czym się da, gdy nie chcą robić hałasu. Czy widzisz teraz, jak Jeep podnosi w górę jedno jednonozdrze? Co to znaczy? zapytał doktor. To znaczy, czy nie widzisz, że deszcz przestał padać? Odparła Polinezja. Zadaję ci jakieś pytanie. Psy niemal zawsze posługują się nosem, gdy chcą o coś zapytać. Po pewnym czasie wyuczył się doktor z pomocą papugi tak dobrze języka zwierząt, że sam mógł z nimi rozmawiać i rozumiał wszystko, co mówiły. Wtedy porzucił zupełnie leczenie ludzi. A skoro tylko kupiec rozpowiedział wszystkim razem i każdemu z osobna, że Jan Dulitl zostaje doktorem zwierząt, wszystkie stare panie zaczęły sprowadzać do niego swoje mopsy i pudle, które przejadły się ciastkami, a chłopi przychodzili z daleka, aby obejrzał ich chore krowy i owce. Pewnego razu Przyprowadzono mu spracowanego konia, który ciągnął od wielu lat pług. Biedne zwierzę ucieszyło się ogromnie, że spotkało wreszcie człowieka, z którym się mogło dogadać. Doktorze, rzekł koń, weterynarz za wzgórzem na niczym się nie zna. Przez sześć tygodni leczył mnie na włogaciznę. Mnie tymczasem potrzeba tylko okularów, ślepne bowiem na jedno oko. Nie wiem, dlaczego konie nie miałyby nosić szkieł podobnie jak ludzie, ale ten głupi człowiek za wzgórzem nawet nie obejrzał moich oczu. Wciąż tylko kazał mi łykać duże pigułki. Próbowałem porozmawiać z nim, lecz nie rozumiał ani słowa z naszej końskiej mowy. Okulary. Oto czego mi trzeba. Oczywiście, oczywiście, odpowiedział doktor. Zaraz ci je sprawię. Chciałbym mieć podobne do pańskich, tylko zielone. Chroniłyby moje oczy przed słońcem, gdy będę orał nasze wielkie pięćdziesięciomorgowe pole. Rozumie się, powiedział doktor, dostaniesz zielone. Wie pan, złości mnie tylko, zauważył koń, kiedy doktor otwierał bramę, by go wypuścić, złości mnie to, że każdy sobie wmawia, iż potrafi być lekarzem zwierząt. Tylko dlatego, że one się nie skarżą. W rzeczywistości jednak dobry lekarz zwierząt musi posiadać o wiele więcej rozumu od zwyczajnego lekarza ludzi. Syn mojego gospodarza sądzi, że zna się na koniach. Chciałbym, żeby go pan zobaczył. Twarz ma tak tłustą, że nie widać zupełnie oczu. A mózgu posiada tyle co kartofel. Zeszłego tygodnia chciał mi przyłożyć kataplazm. A w którym miejscu go przyłożył? Spytał doktor. O, nigdzie mu się to nie udało, odparł konie. Próbował tylko, ale. Trąciłem go do kaczego bajorka. Ojej, zawołał doktor. Zwykle jestem całkiem spokojnym stworzeniem opowiadał dalej koń. Bardzo potulnym wobec ludzi nigdy nie ma ze mną wielkich kłopotów. Byłem rozgniewany na weterynarza za to, że mi dał fałszywe lekarstwo, a gdy ten pucołowaty głuptas zaczął drwić ze mnie, nie mogłem dłużej wytrzymać. Czyś bardzo poturbował chłopaka? spytał doktor. O nie, odpowiedział koń kopnąłem go tylko we właściwe miejsce teraz weterynarz go kuruje a kiedy będą gotowe moje okulary w przyszłym tygodniu odrzekł doktor przyjdź we wtorek do widzenia potem zakupił jan do Little duże piękne zielone okulary i koń który ciągnął pług przez wielkie pole widział odtąd równie dobrze jak dawniej Wkrótce okoliczni chłopi przyzwyczaili się do widoku zwierząt w okularach, a ślepy koni stał się czymś zupełnie nieznanym w okolicach Paddleby. Podobnie sprawa się miała ze wszystkimi innymi zwierzętami, jakie przyprowadzano do doktora. Skoro tylko spostrzegły, że rozumie ich mowę, opowiadały chętnie, co je boli, jak się czują i doktor mógł z łatwością je leczyć. A wszystkie te zwierzęta po powrocie do domu rozpowiadały przyjaciołom i braciom, że w małym domku z wielkim ogrodem mieszka doktor, który jest naprawdę doktorem. I gdy tylko jakieś stworzenie zachorowało, nie tylko konie i krowy i psy, ale wszystkie małe zwierzątka po polach, myszy polne i myszy domowe, jeże i nietoperze, udawały się natychmiast do domu doktora, do Little. Na skraju miasta także jego wielki ogród zawsze niemal pełny był zwierząt, które starały się dostać do niego. Tyle zaś ich przychodziło, że doktor musiał zrobić osobne wejścia dla różnych zwierząt. Nad drzwiami frontowymi wypisał dla koni, nad bocznymi dla krów, a nad kuchennymi dla owiec. Dla każdego gatunku zwierząt były osobne drzwi, dla myszy był nawet mały tunel prowadzący do piwnicy, gdzie spokojnie czekały w ogonku, aż doktor i do nich zejdzie. A po upływie paru lat wiedziało każde stworzenie w okręgu wielu mil o Janie Dulitl, doktorze medycyny, a ptaki odlatujące na zimę do ciepłych krajów opowiadały tam zwierzętom o cudownym doktorze Spadlby, który zna język zwierząt i umie im pomóc w potrzebie. I w ten sposób doktor Dulitl stał się sławny wśród zwierząt na całym świecie, sławniejszy niż kiedykolwiek w swej okolicy. Był więc szczęśliwy i zadowolony ze swego życia. Pewnego popołudnia doktor zajęty był robieniem notatek w książce, a Polinezja siedziała na oknie, jak zazwyczaj, i przyglądała się liściom fruwającym w ogrodzie. Nagle roześmiała się głośno. — Co ci się stało, Polinezjo? — zapytał doktor i spojrzał znad książki. — Nic, myślałam tylko — odpowiedziała Polinezja i przypatrywała się dalej liściom. O czym myślałaś? O ludziach odrzekła. Jeszcze się kiedyś przez nich rozchoruję. Wmawiają sobie, że są doskonali. Tymczasem świat trwa tysiące lat, prawda? A czego nauczyli się dotąd z mowy zwierząt? Rozumieją tylko tyle, że gdy pies macha ogonem, to chce powiedzieć: Jestem w dobrym humorze. Jakie to śmieszne. Ty jesteś pierwszym człowiekiem, który mówi jak my. Nieraz wściekam się ze złości, jak to się oni mądrzą, gdy mówią o niemych zwierzętach. Niemych? Znałam niegdyś ptaka Makao, który mówił dzień dobry w siedmiu językach, nie otwierając nawet ust. Rozumiał każdy język, nawet grecki. Pewnego dnia Kupił go stary profesor z siwą brodą, ale ptak niedługo siedział u niego. Nie mógł po prostu słuchać, jak stary, nieumiejący poprawnie po grecku, kaleczył ten język. Nieraz już myślałam, co się z nim potem stało. Geografię znał tak dobrze, jak żaden człowiek. Ludzie, mój Boże, przypuśćmy, że nauczą się kiedyś latać, jak każdy zwyczajny wróbel na pewno nigdy nie przestaną się tym chwalić jesteś starym mądrym ptakiem zauważył doktor ile masz lat właściwie wiem że papugi i słonie żyją nieraz do późnej starości nie znam dokładnie swego wieku odrzekła polinezja mam pewnie 183 lub 182 lata ale pamiętam że gdy po raz pierwszy przyleciałam z afryki Król Karol krył się w dziupli dębu. Sama go tam widziałam. A jaki był przestraszony! Nowe kłopoty pieniężne. Wkrótce doktor zaczął zarabiać znowu dużo pieniędzy, a jego siostra Sara kupiła sobie nową suknię i była szczęśliwa. Niektóre zwierzęta Przybywające do niego w charakterze pacjentów były tak ciężko chore, że musiały cały tydzień pozostawać w domu doktora i leczyć się. A gdy stan ich zdrowia poprawił się nieco, wylegiwały się na leżakach ustawionych na trawniku. I nieraz, już po całkowitym ozdrowieniu, nie chciały opuszczać domu doktora. Tak dobrze im tam było i tak bardzo kochały właściciela. A doktor nigdy nie miał serca odmówić im gościny gdy go zapytały czy mogą pozostać W ten sposób zbierało się u niego coraz to więcej i więcej zwierząt Pewnego razu gdy siedział na murze ogrodowym i palił fajkę przechodził kataryniarz włoch prowadzący małpkę na sznurku Doktor zauważył natychmiast że małpka ma zacisną obrożę i że jest brudna i nieszczęśliwa. Odebrał więc zwierzę Włochowi, dał mu szylinga i kazał mu odejść. Ale kataryniarz rozzłościł się i oświadczył, że chce małpkę z powrotem. Doktor jednak powiedział, że jeśli nie pójdzie zaraz precz, to go zbije. Jan Little był silny, choć nie bardzo wysoki. Włoch zatem zląkł się i odszedł. Wśród wyzwisk i obelg. Małpka zaś pozostała u Jana Dulittle, gdzie znalazła gościnny przytułek. Inne zwierzęta w domu przezwały ją cici co jest słowem znanym w małpim języku i znaczy imbir. Innym znów razem, kiedy do Pudlby przybył wędrowny cyrk, krokodyl, który cierpiał na straszny ból zębów, Uciekł i zjawił się w ogrodzie doktora. Doktor rozmówił się z nim po krokodylemu, wziął go do mieszkania i wyleczył mu zęby. Ale krokodylowi spodobał się dom doktora, z tymi różnymi kątami dla różnych zwierząt, i chciał tu pozostać. Poprosił doktora, aby mu pozwolił spać na dole w ogrodzie, w rybim stawku, i przyrzekł święcie, że nie będzie pożerał ryb. Kiedy zaś cyrkowcy przyszli po niego, wpadł w taki dziki szał, że wszystkich przepłoszył. Natomiast dla domowników był zawsze łagodny, jak baranek. Teraz jednak, z obawy przed krokodylem, starsze panie przestały posyłać swe ulubione pieski do doktora. Również i chłopi. Nie chcieli uwierzyć, że krokodyl nie pożre jagniąt ani cieląt, które posyłali na kurację. Doktor więc zwrócił się do krokodyla i oświadczył mu, że będzie musiał wrócić do cyrku. Lecz krokodyl zaczął płakać tak rzewnymi łzami i tak gorąco błagał, by mu pozwolono zostać, że doktor uległ jego prośbom. Siostra doktora jednak powiedziała, Janie, musisz koniecznie oddalić tego potwora. Chłopi i starsze panie boją się posyłać swe zwierzęta do ciebie. A właśnie teraz zaczęło się nam nieco lepiej powodzić. Obecnie czeka nas zupełna ruina. Nie. Nie będę dłużej prowadzić gospodarstwa, jeśli nie wyrzucisz tego aligatora. To nie aligator, poprawił doktor, to krokodyl. — Niech się nazywa, jak chce — odparła siostra. — To straszne znaleźć taką bestię pod swoim łóżkiem. Nie chcę go mieć w domu. Przecież obiecał mi solennie nie pożreć nikogo. Nienawidzi cyrku, a ja nie mam pieniędzy na odesłanie go z powrotem do Afryki, skąd pochodzi. Zresztą nie zwraca na nikogo uwagi. I na ogół zachowuje się zupełnie przyzwoicie. Nie rób tyle hałasu taki drobiazg. Mówię ci, że nie chcę, by się tu wałęsał, odrzekła Sara. Zjada Linoleum. Jeśli go zaraz nie wyrzucisz, pójdę sobie stąd i wyjdę za mąż. Dobrze, powiedział doktor, idź i wyjdź za mąż, na to nie ma rady. Z tymi słowy wziął kapelusz i wyszedł do ogrodu. Sara little spakowała istotnie swoje rzeczy. I opuściła dom brata, a doktor został sam ze swą rodziną zwierząt. Bardzo prędko nędza zajrzała do jego okien. Tyle gąb trzeba było wszakże wyżywić, o cały dom się troszczyć, a nie było nikogo, kto by łatał bieliznę i ubranie. W dodatku nie starczało pieniędzy na zapłacenie rachunków urzeźnika, to też sprawy poczęły brać coraz gorszy obrót. Ale doktor nie przejmował się tym zupełnie. Pieniądze to kłopot, mówił zwykle. Wiodłoby się nam wszystkim o wiele lepiej, gdyby ich nigdy nie wynaleziono. Co nas obchodzą pieniądze, dopóki jesteśmy szczęśliwi? Ale wkrótce same zwierzęta zaczęły się trapić. I pewnego wieczoru, gdy doktor zdrzemnął się w fotelu przed kominkiem w kuchni, zaczęły rozmawiać ze sobą szeptem. Sowa Tutu, która znała dobrze arytmetykę, liczyła, że pieniędzy starczy jeszcze tylko na tydzień, o ile wszyscy będą jeść raz dziennie, nie więcej. Następnie głos zabrała papuga. Jestem zdania, że powinniśmy sami zająć się gospodarstwem. Przynajmniej to możemy zrobić. Przecież z naszego powodu został ten stary człowiek taki samotny i ubogi. Zgodzono się, że małpka cici będzie gotowała i łatała bieliznę. Pies miał zamiatać pokoje, kaczka wycierać kurz i słać łóżka, sowa tutu miała prowadzić rachunki, a świnka zająć się ogrodem. Papugę Polinezję mianowano gospodynią i praczką, bo była najstarsza. Naturalnie z początku te nowe zajęcia wydawały się zwierzętom bardzo trudne, wszystkim z wyjątkiem cici. Która miała ręce i mogła chwytać przedmioty jak człowiek, ale wnet wprawiły się i z wielką uciechą przyglądały się psu dżipowi, jak wycierał podłogę szmatą przywiązaną do ogona, posługując się nim niby miotłą. Po jakimś czasie wykonywały wszelkie prace tak dobrze, że doktor twierdził, iż nigdy przedtem nie było u niego tak czysto i ładnie. I znowu długi czas szło wszystko wcale dobrze. Tylko brak pieniędzy sprawiał im sporo kłopotów. Wówczas urządziły zwierzęta przed ogrodową furtką stragan z warzywami i kwiatami i sprzedawały rzutkiewki i róże przechodniom na ulicy. Ale mimo to nie zarabiały dosyć na spłatę wszystkich rachunków. Doktor zaś dalej nie przejmował się tym wcale. Kiedy papuga przyszła do niego i oświadczyła mu, że handlarz ryb nie chce im więcej dostarczać towaru, doktor rzekł: To nic nie szkodzi. Dopóki kury składają jaja, a krowa daje mleko, możemy jeść jajecznice i śmietanę. W ogrodzie jest też jeszcze dużo jarzyn, a do zimy jeszcze bardzo daleko. Lecz śnieg spadł tego roku wcześniej niż zwykle. Większa część jarzyn była już zjedzona, a resztę przykrył śnieg i zwierzętom zaczął dokuczać głód.